Siema! Kocie! Harley Davidson! A nigdy nie mówiłeś, że chcesz Harley'a? Na białych tych oponkach? Wiesz, że to ciężko dostać? Nie wiem, czy pasują te białe, wiesz? A... pasuje. To świadczy, wiesz, o... po prostu, jak jest biała, to jest klasa, nie? Pasują. Kasz, kupiłeś nowy, czy już miałeś? Wiesz co, na deskę jechałem w góry i kupiłem taki optymalnie, żeby go używać też latem, nie? A gdzieś w planie daleko był Harley i mówię, przyda się ten kas, nie? No fajny, jak się tym lata, powiedz? Myślę, że spoko, nie brakuje ABS-ów tutaj. W pierwszych filmami wyjechał samochodem, przednie zacisnąłem, kurwa, pisk opon. Ajaj. Chujowo, nie? Ale co, spoko, nie? A powiedz coś o nim, co to jest. Ja się nie znam na Harley'a. Mhm. Każdy jest inny, nie? Jest lekko puknięty, ale Harley powstał w 1903 roku. Tak. A to jest 2003 rok produkcji. O. To jest jubileuszowe malowanie. Wyszło ich gdzieś tu jest napisane. 2003, no, jest. A ile ich wyszło, to nie wiem. 150 ich wyszło, bo nie wiem, czy to jest właśnie o. Gdzieś to jest, a ten jest 105. 105. O, tutaj masz na przykład też. 150, 150. Tak jest, 150, a to jest 105. Ładnie to chodzi, wiesz? No szczególnie na pustę. Jak? Na pustę i tyle nie wracać. Żeby odpalić. No. Tak się odpala tu? Tym? Tym? Na luzie jest? Tak. Czekaj, jest tam gdzie, no. Ja tak to pojechałem BMW, nie? Bo jednak wiesz, i trakcja, i ABS, i wszystko, nie? I kufry, torby. A na grilla czym jeździsz? A gdzieś tutaj na jezioro się pokąpać, bo przyjechać, aha, to tym się zajmie się. A przez piachy przejedziesz normalnie? Darabia. A nie, bo do przyjazd tak, faktycznie, tam asfalt jest. A na Stazewo na przykład? A ty, a może ja bym wziął ściga i byśmy pojechali do Stazewa, bo wiesz co, bo chciałem Kubę uczyć pływać. Mhm. A ty dzisiaj chcesz jechać? Nie, ale w jakąś tam niedzielę, nie? Mhm. Ja nie wiem, czy ja jutro gdzieś z nim wspólnie wyjadę, no, gdzieś tam nad morze, bo teraz tak gorąco ma być, aha, ten weekend, że... I co, i ty też nad morze byś? Nie, tak daleko to wolę w BMW, nie? Aha. BMW się zajebiście jeździ. No to w ogóle cały odkryty jesteś, nie? Żadnej szyby, no, tutaj to... wiatr we włosach. Widzę, że opończę sobie nawet założyłeś. I to wyrywa ostro. Ile to biegów ma? 5. To jeszcze jest taka zimna. Aha. No ale to się nie psuje chyba, nie? Czy musisz się z kolegami w warsztacie spotkać rano? W Toruniu byłem w salonie, to mówiłem, wie ile to mówię, przejedzie ten sprzęt, nie? On w 200 tysięcy mil, nie? Mówię, co ty gadasz, mówię, nie? Mówię, no naprawdę, nie? A ten ma przejechane 8,5 tysiąca mil, nie? Ujemy. No bo on miał, widzisz, on jest lekko taki... No. Jest... Ale tu go stąd kupiłeś z Polski? No, z Inowicowym. Aha. 15 przyjechało. Ale 15 używek, tak? No, bo to cały ten kontener, z Kalifornii. Aha. Tak mówili. Kalifornia. No nie wiem, czy ja kiedyś się takiego doczekam. Czy ja kiedyś taki sprzęt będę miał? Nie wiem. Jako drugi w garażu, fajnie. A powiedz, a ile trzeba dać za taki? No właśnie też takie duże pieniądze nie są. Tego co wziąłem, to go opłaciłem 20 koła. Za tego? No.
20 tysięcy, nie jest dużo. No dużo jest 40 te KTM-y, co ty kupujesz, bo aha, dla mnie to jest dużo, nie? Bo to pojeździsz, rozjebiesz. A z tym rozstaw nóg, czy to nie przeszkadza? Nie, no bajer. Bajer? Jak, na czym się czujesz, jak jedziesz tym? Całkowicie inaczej niż na BMW. A, no tak, no bo tam w praktycznie masz moją pozycję, nie? Prosty, wyprostowany. Jechałem teraz w Bieszczady. Made in USA. I to jest ten emblemat chyba na tą setną rocznicę, nie? No. Wiesz, będzie tam teraz, nie będzie wyjść. Na pewno nie będzie. Mogę usiąść? A tylko usiądę, nie tam, żebym. No, wszystko fajnie, no. No to główienko będę robił, ale w zimie, nie? Mhm. Ja bym tego nie robił. Nie? Nie. Ja bym tak zostawił. Pierdolę. No, a myślisz, że ktoś ci dobrze to zrobi? Po tym? Po oryginale? Mi się wydaje, że nie. Hej, a oryginału to nigdy nie będziesz miał, a to jest oryginał. Ja bym tego nie ruszał w ogóle. Może i masz rację. No. Bo wiesz, to jest właśnie taki na setną rocznicę, nie? To ja bym tutaj nie kombinował. Zgubi tutaj te rzeczy, te numery i to zrobi chujowo, będzie kibel, nie? No. A jak zostawi się tak, no to będzie nie fajnie, ale kurwa nie chujowo, nie? No. Właśnie ostatnio mi kolega przysłał filmik, jak tym na kole się lata. To ma siłę od chuja, nie? A ile momentu ma? Z każdego biegu to kurwa, no 1450 cm? Ojeny, 1450? To tyle co polonez, ty. Ty polonezem jeździsz. Ile to waży? No ponad 300 kilo? 310 piszą na sucho chyba. A hamulce fajnie chodzą, sprzęgło też. I tutaj ci powiem, że przedni hamulec, bo normalnie w Japończyku jak przed nim hamujesz, on hamuje elegancko, nie? Mhm. Tutaj musisz kurwa jebnąć kurwa na tylni i dopiero on wtedy się zaczyna. No. Naprawdę, musisz pracować też tylnym hamulcem, bo sam przód, tym bardziej, że tu masz tylko... To ci nie grzeje tu w nogi? Grzeje. Uważasz, bum, bum, bum. Wiesz, znasz mnie, nie? Nie powiem ci, a mogę się przejechać? Ja wiem, żebyś mi dał, ale ja cię nie poproszę o to. Chcesz się przejechać? Chcę. Co? No. No to się pierdolnie, ale się nie wyje. Dobra. Ale wiesz co, ja tylko tu pojadę i tam nawrócę, nie? Delikatnie. Wiesz co, na asfalcie byś musiał, nie? Rozumiem, że jakby co to koszty pokrywasz wszystkiego, nie? Tak. Łącznie z tym, nie? Tak. Czyli aerografem zrobię. No zobacz, jakie mam doświadczenie w odpychaniu. Patrz, nawet nie skręcę na postoju. Widzisz, jaki ja jestem? Patrz. Musisz uważać na niego, nie? Tak, ale delikatnie. Co ty? Klimek. Tak. Zobacz, ja nawet na prostą sobie wyjadę. Nie. To odpalaj go i dawaj. Prawy na dół. Nie, prawy tu. A to w lewo. Aha, dobra. O ja, czy jakie to kopa to ma. Wystarczy twoje ściana wróć. Dobra. Bo tutaj na drodze chujowo będzie. Dobra. Dobra. Jadę, ludzie, jadę. Nogi gdzieś. Ole. Bomba torpeda. Tu trzeba uważać, bo kamienie. Tu łatwo uślizg. I jedziemy na stację, to od razu natankuję Klimkowi. A tu w ten zbiornik to trochę musi wchodzić, nie? Piękna maszyna. Na zakupy tym pojechać, o.
sprawdzimy hamulca. Buja! Łodzie, panie! Trochę mu tam depniesz i to leci. Dobra, nawrotkę zrobimy. Ocie, pan w słuchawkach nawet usłyszał przy koziarce. Tylko tutaj, tu coś Klimek musi sprawdzić zawieszenie. Nie wiem z czego to wynika, ale coś puka. Jakiś metaliczny odgłos, nie wiem czy to o coś haczy. Fajnie. Może kiedyś takiego będę miał, żeby jeździć nad wodę. Garnek jakiś się założy i 80-ką się popyrka. Fajny. Klimek zadowolony, że przyjechałem cały. Pięknie. Powiem ci, dwójkę zapiąłem, nie? I na tej dwójce to czuć tą moc, wiesz? Na jedynce w ogóle tamtego gazu to tam... To ciekawe, no to jest się go brać, nie? No, ale tu na tych kamieniach trzeba uważać, nie? Tu łatwo uślizg, nie? I co? Zadowolony jesteś ze mnie, że sobie poradziłem? Tak, bardzo. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Ja zawsze szanuję czyjeś sprzęty. Choć fajnie zapalimy. Dobra. To dzięki jeszcze raz. Pierwszy moment taki był, że musiałem tych nóg poszukać, gdzie one są, nie? Ale potem już poszło. To ci gratuluję tego zakupu. O, muszę się przyzwyczaić jeszcze do tego podnóżka. To jeszcze raz dzięki, że przyjechałeś i pokazałeś sprzęta. Fajny, naprawdę. Gratuluję ci bardzo.